Witam Was serdecznie w pozytywnej kuchni. Bardzo lubię koper włoski, inaczej zwany fenkułem, a ostatnio w dużych ilościach jadłam go podczas wakacji we Włoszech, gdzie uduszony w maśle i polany sosem beszamelowym był serwowany jako dodatek do kolacji. Ja dzisiaj również zapraszam Was na koper włoski w beszamelu, ale zrobiony nieco inaczej, bo zapiekany. Zachęcam też do odwiedzin na www.pozytywnakuchnia.pl, gdzie znajdziecie więcej przepisów, pomysły na dekoracje oraz porady kulinarne. Koper włoski pokrojony w ósemki moczę przez około 10 minut w osolonej wodzie. Potem dokładnie odcedzam. Na patelni roztapiam ćwiartkę masła i przez około 10 minut na niewielkim ogniu duszę koper włoski. W trakcie duszenia zdejmuję pokrywkę i obracam tak, żeby zrumienić go również ze wszystkich stron. Kiedy koper się dusi, na drugiej patelni roztapiam drugą ćwiartkę masła, podsypuję mąką, mieszam i na niewielkim ogniu na jasno-złoty kolor robię zasmażkę. Zalewam mlekiem, dodaję przyprawy, sól, pieprz i gałkę muszkatołową i cały czas mieszając trzymam na małym ogniu przez kilka minut, aż sos zgęstnieje. Podduszony i lekko zrumieniony koper włoski układam w naczyniu żaroodpornym, następnie zalewam sosem beszamelowym i zasypuję świeżo startym parmezanem. Wstawiam do piekarnika i zapiekam przez około 25 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza. Podaję na gorąco jako starter do obiadu albo dodatek do drugich dań. Po więcej przepisów zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl.